Cześć i czołem, witam ponownie w Giercowni, gdzie ogrywamy sobie gry indie. Dzisiaj na warsztacie mamy Ratopię, demko gierki, która no, w moim przekonaniu ona przypomina w dużej mierze Hammerthing, taki nieudany, porzucony projekt, bardzo smutne, że porzucony, ale to jest gra, w której jesteśmy, wcielamy się w postać tutaj tej pięknej, optymistycznie patrzącej na świat i w przyszłość księżniczki, no szczurzej księżniczki, żeby nie było, która jest wygnana z swojego królestwa i próbuje założyć kolonię, nową kolonię szczurów, ratopię, nie? Taką utopię, tylko że dla szczurów. I co rusz przyłączają się do nas nowe osobistości uciekinierów i innych wygnańców i budujemy im piękną szczurzą utopię. Musimy jej bronić, musimy zaspokoić potrzeby, musimy też balansować tutaj jakąś taką ekonomię między szczurzą, co jest bardzo ciekawą koncepcją. No i dobrze, zagramy sobie jakieś pół godzinki, zobaczymy, czy to jest coś dla was, że będziecie mogli w tym czasie wtedy zadecydować, czy chcecie może też wypróbować sobie zagranie w tą dałko. Link będzie pod filmikiem, tak jak zawsze. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dostępny, jak będzie filmik na żywca puszczony. Dobrze, jedziemy. Nerfgame. Niestety jest w języku tylko polskim, angielskim, nie ma w języku polskim, albo w milionie języków azjatyckich, więc w tym momencie gramy sobie po angielsku. Mamy lider Elizarath. No, możemy. Nazywajmy się Elizarath. Czemu nie? Miejscowe się będzie nazywało. Szczurtopia, żeby było. Szczurtopia, żeby było klimatycznie i tak jak powinno być. Bo to przetłumaczyliśmy sobie po prostu. Tutorial. Czy ja chcę, może wyłączmy tutorial, załóżmy, że wiem, co ja robię, jak co, to będę potem narzekał w przyszłości, znając życie. No dobra, biegniemy, uciekamy. Ciekawe, jak daleko uciekłam. Zabójcy się poddają, już nas nie gonią. Wszyscy lojalni też uciekli. Dobra, musimy znaleźć miejsce, które nazwiemy znowu domem. Czyli dobrze powiedziałem, jesteśmy wygnani i teraz jesteśmy szczurem uroborosem, który zagryza własny ogon. O, wykupujemy się z ziemi. Ta-dam! Jesteśmy zmęczoną myszycą. Słodkie odgłoski wydają, takie typowo właśnie, może nie anime, ale takie, no, wiecie, o co mi chodzi. Takie kawaii, o. Dobra, początkowo jesteśmy naszą tutaj pancią. My nie mamy w żaden sposób tutaj czasu, ani nic takiego, żeby zatrzymać. Musimy działać, mamy szczęście, mamy pieniądze, mamy tego typu rzeczy i mamy czas, który nam ucieka. I my musimy ściąć na przykład to drzewo. Więc tak, my musimy tutaj zakasać rękawy. Nie jesteśmy jakąś tylko piękną księżniczką. Czy ja mogę to zabrać? Dobra, może najpierw sobie... Czekaj. Najpierw rozwalmy pniak. I teraz możemy pick-up. Zróbmy pick-up i rzućmy put in. Pięknie. I za to, że znaleźliśmy nowy przedmiot, dostaliśmy punkty nauki, które potem będziemy wydawali na nowe wynalazki. Mamy też tu jedzenie. Mamy też tutaj jakiś... To jest zwykły brud. No, 3 zwykłego brudu jest z tego. No dobrze, musimy rzucić to, co ten. Staliśmy research point. Ja bym poszedł w dół trochę. Pójdźmy w dół. Jest trawa. Trawa, z tego co rozumiem, będzie dość potrzebna. Musimy wszystko trzymać tutaj w naszej skrytce. To skrytka pomoże nam później organizować rzeczy. Nie wiem, czy można ją przenieść potem w głąb. Pewnie tak, w naszej piwnicznych, szczurzych włości. Czekaj, czy jestem teraz w stanie stąd wyjść? Nie jestem pewien, czy jestem w stanie w tym wyjść. Poczekaj. Możemy coś zbudować. Możemy filter, statistics, leader. Ja mam research, ale my nie możemy nic wynaleźć na tą chwilę. Musimy mieć odpowiedni budynek, żeby coś wynaleźć. Ale weźmy, kliknijmy. Nie, na razie nie możemy. Czy ja mogę Q-Order? Ja bym chciał zacząć budować. I ja bym chciał zacząć Royal Service Military Production.
Nie, ja bym chciał drabinę zbudować. Ja bym chciał drabinę w dół zbudować. Jest drabina w dół, ona potrzebuje liście, więc weźmiemy select i musimy zbudować drabinę, bo potem jak wejdziemy, w teorii możemy wyskoczyć z jednego, nie? Z dwóch nawet, ale nie mamy tutaj resursów, musimy je zebrać. Weźmy sobie resursy. Weźmy, o, możemy tylko 3 zabrać, o, jedno, to jest dużo roboty. Wrzućmy tutaj resursy i drop i możemy zacząć budować. Zbudowaliśmy nasz pierwszy tutaj element naszej drabiny. Wrzućmy to tutaj, weźmy troszkę jeszcze trawki. No jak widzicie, jest dość dużo takiego na początku przynajmniej, póki nie mamy naszych własnych szczurów. Cannot hold anymore. Switch, drop, grass, ladder, blueprint. A, czyli trzeba tym dodawać. Dobrze. Resztę musimy wyrzucić. I możemy... Nie chcę ten switch, nie chcę zrzucić i chcę buldować, czyli no jest tutaj wiele rzeczy, jest się trochę ciasno zrobiło, no ale tak to jest, jak się schodzi w podziemia i się buduje drabinę, więc okej, okay, ja muszę chyba zebrać jeszcze troszkę tej trawy i zbudować order, budujmy jeszcze troszkę tego cudeńka. Tak. Weź selekty i zróbmy tak, i żebyśmy mogli zejść tutaj ładnie w dół. Ale to może... Pyk. A, powolutku jest tu intuicyjne. W powolutku do tego dochodzimy, jak co ma wyglądać. Może pójdźmy w tą stronę. A, musimy mieć rozszerzenie na 2, żeby pójść w jakąś jedną czy drugą stronę. Co nam da trochę miejsca na zabawę w razie W. Potrzebujemy na pewno tej trawy więcej, ażeby... Trawy potrzebujemy więcej. A nie, wyrzuć to, na cholerę mi to pokazujesz. Ja zrobię takie 3 na 3. Tutaj zrobię pierwsze piętro. Pamiętam, że właśnie w Hammertingu też trzeba było pierwsze piętro zrobić. Ty, tam jakieś mordercze piranie biegają. O kurde. Znaczy, no nie wiem, piranie technicznie nie biegają, nie? Te piranie chyba pływają. Znaczy chyba na pewno. Zawsze jak mówię chyba na pewno, moja żona się ze mnie śmieje, że to na pewno nie jest tak, jak mówię. Więc tym razem się mylisz, kochanie. Ha, 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 jeżeli to oglądasz. Ona nie ogląda moich wypłacin. Zawsze mówi, że obejrzy, ale... No, mam je na co dzień. Ja jestem w stanie jej wybaczyć. Jakbym miał sam siebie na co dzień... Znaczy, no mam teoretycznie sam siebie na co dzień. Jest to bardzo męczące, uwierzcie mi. Tyle gadania i to jeszcze takich niezbyt mądrych rzeczy gadania. To jest naprawdę, naprawdę bywa męczące. Weźmy sobie trawkę i weźmy może blueprinty, pociągnijmy aż tak do końca. Select... O, już nie mamy więcej tego. Tak, pięknie, zbudujmy. Weźmy jeszcze troszkę trawki. Jeszcze trawę. Jesteśmy dealerem trawy. Weźmy, musimy to wyrzucić, zbudować. Mam nadzieję, że niedługo te moje szczury się pojawią. Czy ja mogę zbudować właśnie bazę? Ja muszę zbudować miejsce, z którego one będą wychodziły, jeżeli się nie mylę. Co to jest? Building requires ground. Structure size. Aha. My musimy zbudować miejsce, z którego nasze szczury będą wyłazić. To jest gathering camp, to nie sawmill, toaleta będzie potrzebna. Królestwo, potrzebny city enter. Tak, weźmy i zbudujmy wejście do naszego miasta tutaj, załóżmy. I musimy zebrać szpeje. Do not have resources. Weź to i wrzuć tu. Tak, bardzo dobrze. Potrzebujemy jeszcze drewna. Wejdźmy tam, bo ja potrzebuję minionów do pracy. Ja jestem księżniczką, okej, okay, macham kilofem i mogę na przykład zmienić sobie mode na walkę. Wręcz jestem dzielną panią, która nie potrzebuje żadnego mężczyzny, ani szczurzyzny żadnego, ale na tą chwilę potrzebuję po prostu minionów do roboty, więc zróbmy miejsce, z której będą przechodzić. Tak, check details, check minimigrants i weźmy, mamy tak, do wyboru, możemy wybrać jedną z tych trzech opcji, czyli możemy sobie wygrać po jednym albo dwóch naraz, tylko tutaj uważajcie, bo z reguły jak się wybiera ich dwóch, to można dostać jakiegoś takiego niezbyt geniusza, jak widzicie, ten jest ciamajdą, ten jest po prostu głupkowaty, ale jest optymistą za to, ja mam często wrażenie, że to wiąże się ze sobą.
ten jest elitystą, czyli jak jest jednocześnie robi tylko jedną rzecz i w całym królestwie, to się bardzo cieszy, ale możemy, ten więcej żre, ale jest progresywny. When the police is got at it, okay. Ten jest pacyfistą, ale szybciej, znaczy wolniej się brudzi. Nie wiem, ja na razie potrzebuję niestety dwóch, żeby robili rzeczy, które będą robić, i oni już się zabierają do roboty, jak widzicie. Oni będą nosić szpeje, oni będą podnosić, zanosić, i oni zanoszą to do tutaj tej skrzynki górnej, będą też budować rzeczy, więc to są ważne elementy, będą tutaj też wywalać ściany. Nie trzeba im specjalnie dużo mówić, ale jak zauważycie, oni... Mamy tutaj pieniądz i oni też, jedząc różne rzeczy i zbierając różne rzeczy, będą chcieli zapłatę za swoją robotę, więc my zyskujemy rzeczy, ale oni będą chcieli i jedzenia, i tego, tych wszystkich benefitów, ale też będą chcieli zapłaty za swoją ciężką robotę. Co trzeba brać pod uwagę? I na początku za to, że my tutaj rypiemy, tutaj tą wielką dziurę, zobaczycie, on będzie chciał pieniądz za to, jeżeli się nie mylę. Nawala, tak. I zarobił więcej pieniądza, a nam to chyba zeszło. Tak, on zaniósł i my tracimy za to pieniądze. Potem będziemy mieli sposób na odzyskiwanie tych pieniędzy, bo będziemy z nich ściągać może nie tyle podatki, ale będziemy ściągać z nich za robienie różnych rzeczy, będziemy ściągać jakieś opłaty, ale no niestety trzeba się liczyć z tym. O, toaletę może. Weźmy sami laboratorium, nie? Ja chyba będę potrzebował gathering camp. Ja bym potrzebował coś, gdzie mogę wynajdywać rzeczy. Czy ja mogę to robić? Potrzebuję research desk. Nie mamy desek, czyli musimy zrobić najpierw... Musimy zrobić to. Miejsce do rąbania desek. I możemy je zrobić tylko pod ziemią. Zaskakujące. No dobra, niech jest tu. Czemu nie? Weźmy też... Zacznijmy rypać w tą stronę. O tak. Mam nadzieję, że też jacyś niedługo, szybko nowi dojdą do nas. O, widzicie, dołożył tutaj do budowy rzeczy, część zaniósł tu, więc no tak to działa, tak to działa. Szkoda, że właśnie to jest tak tutaj na ziemi, bo oni po różne szpeje idą tam zanieść i po nie też przychodzą, żeby je zanieść tutaj do miejsca budowania. Jest to taki dość dziwny system, no ale kimże jestem, żeby... tutaj decydować. Okej, weźmy to i ustawmy kogoś do pracy, bo musimy kogoś do pracy tu przysposobić. I chyba ten będzie najlepszy, bo potrzebne jest dexterity. Znaczy nie, siła jest potrzebna, a ten nie ma siły na przykład. Dobrze, weźmy ciebie. I on będzie robił tutaj dla nas deski. Niestety przez to pozostanie nam tylko jedna osoba do noszenia rzeczy. Ale... Czekaj, mogę trawę wziąć? Ja bym chciał trawę wziąć. I zanieść sobie tu. A, jak skaczemy, jak jesteśmy skoczną panią. Weźmy to, włóżmy, żeby było. Możemy przyjąć nowych imigrantów i zobaczmy, kogo my tu mamy. Mamy Alana, który... Ło, kurde, Alan tutaj widzę w każdym możliwym... w każdej wolnej chwili sobie tutaj koksi. No, ale wiecznie żre. No, zrozumiałe, nie? Tylko pewnie kurczaka z ryżem. Umiera, kiedy spadnie szczęście mu poniżej 30. Ojej, ma nadciśnienie. Ale ja też mam nadciśnienie, mam nadzieję, że to się tak nie skończy. Nie cierpi się myć i jest anarchistą. To ja nie wiem, czy ja chcę mieć anarchistę w moim państwie. Kooperacjonista. I pacyfista, jest ekstrawagancki, ale ten jest cichy. Weźmy tych dwóch, tak. Zawsze mamy więcej ludzi do roboty, znaczy szczurów do roboty. Fakt, że będziemy musieli ich posłać, zacząć im budować jakieś dodatkowe elementy, jak łóżka i kible i tego typu rzeczy. Ale sądzę, że jest to coś, co będziemy w stanie osiągnąć. Będziemy musieli to rozkopać jeszcze bardziej w tą stronę. Dobrze. Mam nadzieję, że oni się za to szybko zabiorą. Ten się chyba przebrał do roboty w tartaku.
Bardzo miła ten, bardzo miły taki szczególik, że się przebrali. Ten wygląda na trochę takiego zmarnowanego. No nie wiem, no wiem, że wróciłeś tutaj z kraju, który został najechany i jesteś eksmitowany z niego. Ale no cóż, no musisz trochę pokopać, No ja ci nic nie powiem, no. Co ja ci mogę powiedzieć? Czekaj, base, weźmy ladder. Tak, postawmy tutaj ladera. Co tutaj jest? Tutaj są też dziwne ryby. Weźmy, przełączmy się. Czy ja mogę z nimi walczyć? A, mogę atakować ryby. Gin, rybo! Zabiliśmy jedną rybę, ty. Okej, okay, a mogę ciebie pobić? Ciach, 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 ciach. Dobra, czekaj, zeswitchujmy się. Mogę ją wziąć? Co tu, co ona robi? A, zebrałem rybę. Ha, ciekawe. Ciekawe, że też byłem pod wodą i się nie utopiłem, ale... Ale w sumie... W sumie nie będę narzekał na to specjalnie. Dostaliśmy punkt tego... A, tutaj są generowane nowe ryby, okej, okay, rozumiem. No dobrze, będziemy mieć źródło ryb, darmowe źródło ryb. Więc musimy na pewno zbudować jakieś miejsce do spania. Serwis, to jest toaleta. A gdzie są łóżka? To były gdzieś łóżka, nie? Możemy groby budować, to takie trochę creepy. Ale możemy budować łóżka. Potrzebujemy drewno, którego nie mamy. Aha. No dobrze. Bo całe przerobiliśmy. To ja bym zaproponował tutaj wycinkę. To daje drewno, jeżeli się nie mylę. Możemy wyciąć nawet tu w dół wszystko. O, ci się tu rzucili do roboty. No trochę ten, tracimy kupę pieniędzy na tą chwilę. Ale, no ale niestety trzeba wydawać pieniądze, żeby zdobywać pieniądze. Kiedyś ktoś mądry powiedział i będę się trzymał tutaj tego stwierdzenia. Ten poszedł spać na podłodze. No nic dziwnego, jak łóżek im nie zrobiłem. Dobra, może ja pójdę rąbać? Skoro nowi migranci są też. Czy ja mogę... A, muszę podejść do tego. Czyli trzeba tutaj dużo samemu wchodzić w interakcję. Mamy, który jest słabiaka i cichego, pacyfistę, royalistą. Lubi, jak być, jesteśmy koło niego. Okej, okay, ten jest pesymistą, ten ryczy. I więcej żre, więc znowu ja muszę wziąć... Tylko oni mają okropne cechy. Ten ma tylko jeden punkt. Ten ma 4, nie? Ten ma 3. I oni mają swoją też pieniądz, które tutaj mają. Dobra, na razie jak chcę jeszcze rozszerzyć swoją kolonię, muszę mieć pracowników do tego. Bez tego nie podskoczymy specjalnie. Potrzebujemy jedzenia. Mamy trochę jedzenia, więc nie jest aż tak źle. Mam nadzieję, że tutaj szybko się ogarną i zaczną też zbierać nam to drewno, którego nam bardzo, bardzo w tym momencie brakuje. Dobra, podkopałem trochę tego Larego, czy jak on tam się nazywa. Weźmy te, naróbmy drewna. Oni to potem zbiorą sobie wszystko. Szkoda, że nie mogę wybrać na przykład priorytetu. Może da się gdzieś tutaj zbierać priorytet zbierania czy czegoś. Dobra, ale chyba powinniśmy mieć trochę drewna, więc możemy zbudować na przykład baza, łóżko. Tak, możemy zbudować select. Mówimy tu jedno łóżko, tu drugie łóżko. Na więcej nas na razie nie stać. Ale... O, jak nie, fajnie mu się takie pączki... pączki co zrobiły? Policzki wielkie mu się zrobiły. Fajne, fajne zresztą takie tutaj szczególiki. No, tracimy trochę pieniądze. Przez to, że oni pracują. No ale taka już jest dola. Tak to już wygląda. Ja muszę zbudować to coś dla królestwa, ten research desk, żeby mógł zacząć w końcu coś wynajdywać. Dobra, niech jest tu, czemu nie? Śmiesznie, że oni wychodzą mi tutaj spod ziemi, tak ze ściany tak naprawdę, a kopiemy tylko w lewo lub w prawo. Albo w dół. No, w górę na razie nie kopiemy, ale... Dobra, ten napierdziela, ten zaniosie mu jakieś deski. Ja bym może, tylko może, zrobił tutaj baza i bym zrobił to, select i bym tutaj zrobił jeszcze taką ukryte zejście. No kurde, trawy też nam brakuje. Wszystkiego nam brakuje, powiem wam. Gather, weź to zbierz, to zbierz. Nie wiem, kwiaty możesz też zebrać.
Może też z tego będą te liście. Okej. Weźmy jeszcze ciach. Rozkopmy to. O, w taką stronę. Żeby zrobić ten, żeby, wiecie, chcę zrobić tutaj zejście dodatkowe, nie? Żeby nie musieli tylko tędy chodzić. O, możemy coś wynajdywać. Dobrze, dobrze, dobrze. Weźmy manecz. Tu jest manecz. Możemy research. I teraz mamy, jak mamy research, możemy coś wynaleźć. I ja bym wynalazł coś ciekawego. Mamy jakieś roadblocki, gathering camp, hunter's camp, water tank, fishery, bajsiery. Ja bym chciał... Muszę im kible też zbudować. Laboratoria, slot... O Jezu, rzeźnia, to nie... Mason, grinder, wood workshop... może co daje masaż? Place to play studium. It always feels strange and relaxing. Możemy szkołę. Możemy. A place. Okay. Show people need circus to live on. Cyrk? Czemu nie? Tylko robiąc research desk. Czyli ja muszę przez to przejść. Tak to sobie tylko sprawdzałem. Research. I potem mogę coś innego, na przykład o pub, ale to pewnie będą potrzebowali piwa, ja nie wiem czy ja na razie robię piwo. Tutaj dla wojska możemy robić rzeczy, ratty bench, wooden bench, a to są jakieś dekoracje, to może nie. Bank możemy zbudować, świątynię szczura, czemu nie. Tutaj mamy znalezione rzeczy, które nam odblokowały research pointy. Ciekawe podejście właśnie do odnajdywania i zdobywania research pointów, czyli takie zachęcające do eksploracji. Weźmy może to, zbudujmy. Możemy też zbudować coś, co da im jedzenie. Farmacja, masonry, może masonry? A, tylko trzy mogą być, dobra. Na razie niech wynajdują to, co jest do wynalezienia. To ja muszę chyba tu podejść i mogę... Bed, check details, ja muszę przypisać kogoś do spania tu. Select, o my mamy ich dużo, potrzebuję 6 łóżek tak naprawdę. Dobra, możesz być ty, czyli każdy potrzebuje swoje łóżko. Dobra, weźmy po kolei. Nie wiem czy to jest uczciwe, nie jestem pewien czy jest uczciwe, bo ja nie mam specjalnie miejsca do nowych migrantów. Ale tak, 6 potrzebowałem, 3, 4, 6 będzie. I potrzebujemy toaleta, tu będzie toaleta zbudowana. Zbudujmy, to jest serwis, weźmy toaleta i wciśnijmy tutaj dwie toalety. Będą schodzić na dół, zrobić swoje potrzeby, ten poszedł, ja czasami też się czuję tak stary i też puszczam tak samo bańki z nosa. Przyznam, że rozumiem ciebie całkowicie. I nie będę narzekał nawet, że tak robisz. Możemy przyjąć nowych kolesi. Check details. Kogo możemy? Ale teraz bym chciał kogoś wybitnego, a nie po prostu iść na masę. Ale mamy... Okej. Okay. Frugal jest... Ja nie wiem, czy jak z anarchistów. Koreporcjonista, ale jest powolny. Ale Koksi, Elsa. Ten jest szybki, jest optymistą i jest mądry stosunkowo. Tak, weźmy ciebie. Skoro jesteś mądry, wiesz, to możesz się przydać, nie? Weźmy, zbudujmy base, jeszcze jedno łóżko dla ciebie. Mogę tu wcisnąć. Tobie assign, idź ty. Okej, okay. Muszę tu kliknąć, mogę dalej. Assign standard manual, a select, auto, o, select. Czyli... Aha, takie chyba nie do końca to zadziałało, albo ja nie wiem jak to zrobić. Assign... Ale może się kiedyś uda. Może kiedyś się uda, żeby się to auto-assignowało. Widać, nasi tutaj dziko pracują, napierdzielają jak szaleni. Ja bym może... O, ty, tędy też sobie dają radę. Ale nie, aż tak, aż... To jest objects in the area. Ale dobra, tędy też przechodzą, zobaczcie, w taki dziwny sposób, trochę muszą aktywnie podchodzić do tematu, ale dają radę. Zróbmy tak i zróbmy, ja lubię jak jest... ja za ciasno napakowałem tu. Czyli będę musiał tutaj za łóżkiem to zrobić. No dobrze.
A, i to nie będzie działało teraz, niestety. Podejrzewam, że muszę zrobić tak. Mhm. Czyli nie może być budynek. A mogę przenieść budynek? A, mogę go... Select, setting... Mogę mu nazwę zmienić. Okej, okay. Czyli nie mogę. A tam ustawiłem chyba tylko dla jednego łóżka. To nie jest, że jest ustawione dla wszystkich, wiecie? Więc łóżko, pyk. Tylko my nie mamy na razie gdzie spać. Pyk. Wszyscy mają gdzie spać, dobrze. Wszyscy mają gdzie spać. Teraz pytanie, czy wszyscy mają też gdzie załatwiać swoje potrzeby. Są dwa miejsca do załatwiania swoich potrzeb. Dobrze. Może ty, a mogę to przenieść? Mogę order i na przykład cancer order, demolish. Mogę demolish teoretycznie. Weźcie to, wyrybcie w powietrze. I przełóżcie to... przełóżcie mi research desk tu. Dobrze, powinno być ok. Ja sądzę, że to jest dobra próba tutaj, dobra metoda. I tym samym możemy tutaj zejść w dół. A, teraz ja muszę to zdemolować, tak? Okej. Dobra. Ten już też rypnięty. Trzyma rączki na brzuszku. Tamten chyba nie trzymał rączek na brzuszku. Fajnie, że to są odmiany takie. Różne podejścia do spania. Zobaczcie, ten trzyma rączki na brzuszku, ten nie trzyma rączek na brzuszku. Wszyscy bańki puszczają, to może jakaś typowo szczurza sprawa jest. Te ryby nie gonią moich ludzi. A, czyli z tymi rybami nie trzeba walczyć. Myślałem, że one będą bojowe. One po prostu będą generowały mi jedzenie pewnie jakieś, pewnego rodzaju czy coś. Ja mam pomysł. Zbudujmy sobie tutaj... A, nie mogę tu zbudować bloka, ale dobra, musimy zbudować inne rzeczy. Raw materials, gathering camp. Postawmy gathering camp. Czy ja mogę... Mogę tu postawić gathering camp. Nie wiem, czy to mądre... Ale tak, powolutku nam nasza szczurtopia zaczyna funkcjonować, zaczyna nabierać kolorków. Na razie niespecjalnie mamy coś, co generuje jedzenie, więc weźmy tu może research. Bed to bunk bed, to by trochę ułatwiło sytuację. Dachy można zbudować. Wooden block i to mnie jakoś specjalnie nie kręci, ale czy jest Hunter's Hut, Gathering Camp, Logging Camp, Water Tank? Sądzę, że to będzie przydatne. Weźmy to i wtedy weźmy to. Aha, on 3 kosztuje. To już wiecie, to już nie są tanie sprawy. Czy ja ich chcę? Więcej imigrantów? Ja niespecjalnie mam gdzie ich postawić. Chyba, żebym kazał wynaleźć tego bunk beda jednak, wiecie? On kosztuje też 3. Dobra, to musimy poznajdywać rzeczy, które są ciekawe. Musimy poznajdywać rzeczy, których wcześniej nie znaliśmy. Może na przykład weźcie to. To jest piasek, to wygląda ciekawie. Tam nic nie ma takiego, co by się rzucało w oczy. Musimy na pewno zacząć kopać w tą stronę i tutaj zrobimy zejście, o tak zrobimy, więc zróbmy to, tu niech to jeziorko zostanie, może się przyda do czegoś, weźmy to i pójdźmy na razie w tą stronę, wykopmy i zobaczmy co tam się dzieje, nie? Tu jest woda, ja się boję, że ona mi się wyleje jak tutaj coś zrobię, czy mogę... Tutaj nie, muszę tam pójść. Muszę aktywnie pójść tam i zacząć robić rzeczy. Znaleźli piasek, czyli dostałem jeden punkt, ale to nadal jest za mało. Możemy tutaj wysłać kogoś, kto ma siłę. Ten ma dużo siły. Wygląda na takiego trochę grumpy kolesia. A, no dobrze. On jest pacyfistą, nie lubi się bić. No to zbierania kwiatków chyba nie musisz być... ten niepacyfistą. Nie wiem, mam nadzieję, że nie uznaje zabijanie kwiatków za jakąś zbrodnię karalną czy coś. On jest militant, czyli ta lubi walkę. I jest atletik? Aha. To tłumaczenia musicie się jeszcze przygotować, że nie są najlepsze. Czyli on nie jest atletik, on jest atletik. Ten jest progresiv.
Oni są fajni, a ci? Clumsy, foolish, optymista. Ja bym chyba progresywnego kolesia wziął. Musimy mu też miejsce do spania zrobić, ale to już zaraz. Jak tutaj tylko wykopiemy nową tą trasę, zrobimy ciach. Pak. A, już nie mamy tego. Nie mamy trawy. Trzeba by trawy pokosić trochę. Na przykład, o. Weźcie to, wykopcie całe. Tu jest dużo trawy. Trawa widzę, że jest troszkę materiałem tutaj luksusowym. Ale kurde, zaczynają nam napierdzielać. Zaczynają robić rzeczy, które powinni robić. I rzeczy, które nie powinni robić rzeczy. Ale nie, o, zrobiła to, co potrzebne. I umyła rączki, kurde, to lepiej niż 90% społeczeństwa, mam wrażenie. Mary, dostajesz odznakę czystusia. Dobrze, ten tu zbiera, mam nadzieję, że on zbiera coś sensownego. Jak miałem, mam możliwość czegoś zbudowania, woodwork, a co laboratorium daje? Place time to invent great effects needed from the smarts. Przyjmujemy wooden stick. Skąd się bierze wooden stick? To się w sam milu robi? A on produkuje wooden stick. Czy ja bym musiał mu to zmienić? Tak? Check details. Patrzcie. Weź wooden sticky rób. Tak? A nie, on jakieś inne drewno potrzebuje. My nie mamy chyba tego. My nie mamy tego drewna. To możemy tylko wykorzystać. Rób wooden sticky. Wooden sticky są przydatne. Ciekawe, czy jak dostaniemy wooden sticky, to czy też dostaniemy za to punkt. Idźcie w tą stronę kopać. Tam jest jakaś komnata, ja ją chcę zwiedzić. Ej, na razie mi się strasznie podoba. Ale Hammerthing mi się też podobał. Szkoda, że skończył jak skończył, czyli jest niedokończonym produktem tak naprawdę. Wielki żal. Naprawdę Hammerthing był fajny. Ale no dobrze. Czasami nie można mieć wszystkiego. Niektórzy się rozmyślają, nie wiem dlaczego, czy może nie za dużo ludzi chciało taką produkcję, ale sądzę, że to jest coś, co naprawdę ludzie lubią. To jest, wiecie, colony builder, ludzie robią rzeczy za ciebie, czyli można właśnie tutaj jakąś automatyzację wmontować. Sądzę, że to są fajne rzeczy. Musimy zbudować cyrkus. O jeden, cyrkus trochę miejsca zajmuje. I tutaj zrobimy takie miejsce, tu zrobimy spa. Będzie coś dla duszy i coś dla ciała. Będą różne rzeczy do odpoczynku. Będzie można sobie, wiecie, pochillować. Będzie massage bed. Mogę zbudować? Ile kosztuje massage bed? Ile miejsca zajmujemy? O, UN, on potrzebuje fabrykę. Dobra, to na razie nie będzie jeszcze masowania ciał. Musimy pewnie zbudować ten weaving spot. Ale to jest Ratopia. Bardzo, bardzo fajna gra. Super demko, robi na mnie wrażenie. Podoba mi się to, że jesteśmy postacią, która faktycznie tutaj chodzi i zarządza. Podejrzewam, że będzie to trochę wiązało się z no, takim mikromanagementem, ale i tak sądzę, że jest to podstawa pod naprawdę fajną grę, która w przyszłości może rozwinąć się w coś naprawdę fajnego, będę miał na to oko. Jeżeli chcecie sobie zagrać, to demko, link jest pod filmikiem. Ja jestem Strypik, dziękuję wam za wasz czas, no i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!